30 kwietnia odbyła się 13. sesja Rady Gminy Piekoszów, podczas której obecna była również poseł na Sejm Renata Janik. W swojej przemowie podkreśliła dobre relacje z władzami naszej gminy oraz wyraziła nadzieję na polepszenie jej sytuacji finansowej. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja od 10 lat jestem w samorządzie. Zaczynałam tak jak Państwo w gminie Zarnez, równie gminie biednej jak i Wasza gmina. Przez 3,5 roku byłam tam kierownikiem referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich i wiem, jak ciężko jest w dzisiejszych czasach gminom, jakie koszty są, co powoduje te koszty. Wy jesteście w tej podwójnej sytuacji, bo kiedyś tą gminą zarządzał ktoś, to się mówi, krawiec kraje, to tyle na ile mu materiał staje. Jeżeli żyjemy ponad stan, dajemy za dużo, to potem jest konsekwencja taka, jaka jest. Ja tutaj powiedziałam do pana wójta w poniedziałek, że bardzo współczuję panu wójtowi, każdemu następnej osobie, która tu była, czy będzie, bo państwo musicie mieć świadomość, że przez te parę miesięcy do kolejnych wyborów samorządowych na jesieni ta sytuacja waszej gminy się nie zmieni. Natomiast, żeby nie przedłużać, przed państwem wielkie wyzwanie, trudny czas, ponieważ z jednej strony państwo musicie przygotować, czy nawet skorygować ten program naprawczy, który jest obecnie, który się wiąże z cięciami z pracy, z likwidacją etatów. Jest to bardzo trudne, ale musicie państwo pamiętać, jeżeli wszyscy razem tu siedzący, tu zwracam się do państwa wszystkich radnych, ponad podziałami, ponad polityką, bo niestety ta polityka już w tej chwili zeszła do gmin, nie wsiądziecie razem, nie ustalicie, to daleko na tym wózku no wszyscy nie zajedziemy. Więc ja ze swojej strony chciałabym państwu zadeklarować daleko idącą współpracę, tak jak prosił mnie pan Michał Gaweł i tutaj jak rozmawialiśmy z panem wójtem. Pomogę na tyle, na ile będę mogła, bo jestem tylko posłem, mogę rozmawiać, jeździć z państwem do ministerstwa, zabiegać o wsparcie, ale to, co jest najważniejsze, czyli spełnienie tych wszystkich wymagań, leży po państwa stronie. Także ja trzymam mocno kciuki za państwa, jeżeli będziecie mnie potrzebować, jestem do waszej dyspozycji i tutaj deklaruję, mówię, szeroko idącą pomoc, na ile to jest możliwe. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na jesieni, bo tutaj ciężki czas, zwłaszcza w oświacie, bo ja w gminie nadzorowałam oświatę, to dyskutowaliśmy i z panem wójtem, i z panem Michałem na temat oświaty. To jest bardzo ważny problem, ale wierzę w to, że państwo sobie z tym wszystkim poradzicie i poradzi się. Także proszę pamiętać o tym, że czasem trzeba z czegoś zrezygnować, żeby móc później normalnie funkcjonować. I o to do państwa apeluję i jeszcze raz panu wójtowi dziękuję za zaproszenie. Następnie wystąpił wójt Zbigniew Piątek, który podjął temat pracy w okresie międzysesyjnym. Po jego prezentacji głos zabrała księgowa Ośrodka Zdrowia w Piekoszowie, która przekazała najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Poruszony został także problem zamknięcia punktu laboratoryjnego. Poza tym pan dyrektor prosił o uzupełnienie takiej informacji. Na terenie miasta Kielce, a co za tym i okolic Kielc, zaczęły funkcjonować od zeszłego roku 3 duże laboratoria analityczne. To spowodowało otwarcie rynku usług laboratoryjnych. Do tej pory funkcjonowało jedno laboratorium. Myśmy korzystali z usług tego laboratorium, ponieważ większość badań nie mogła być wykonywana przez naszą pracownię analityczną ze względu na ograniczenia sprzętowe, odczynnikowe, możliwość sprowadzenia tych odczynników, jak również ze względu na ograniczenia rodzaju badań, które znajdują się w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a potrzeby wykonywania badań dla pacjentów były o wiele szersze. W związku z powyższym, że ten rynek otworzył się, Ośrodek Zdrowia otrzymał propozycję współpracy, a co za tym idzie, propozycję cenników z poszczególnych tych laboratoriów. Wynikła z tego analiza finansowa kosztów wykonywania badań laboratoryjnych i ich odpłatności w przychodni i wynikło z tego, że moglibyśmy jako ośrodek zaoszczędzić na tych badaniach, przekazując wykonywanie tych badań któremukolwiek, bo w tym momencie trudno wybrać z tych trzech laboratoriów tego usługodawcy. Wiadomo, że potrzebne są do tego inne procedury,
aczkolwiek złożyliśmy wniosek do Rady Społecznej o zaopiniowanie zmiany struktury organizacyjnej Ośrodka Zdrowia i wykreślenie ze struktury pracowni analitycznej, a utworzenie w to miejsce punktu pobrań, co powoduje to, że dla pacjentów nic się nie zmieni. Może się poprawić jedynie jakość odbioru wyników ze względu na możliwość elektronicznego odbioru po uzyskaniu odpowiednich haseł z laboratorium, z którym po prostu ewentualnie jest niepodpisana umowa. Wiem, że wszystkie te trzy laboratoria mają taką możliwość. Materiał nadal będzie pobierany w przychodni. Częstotliwość pobierania niektórych badań zwiększy się, szczególnie wskaźników INR, wskaźników krzepliwości krwi, który jest bardzo istotny dla pacjentów, którzy mają z tym problemy. Podkreślę, ewentualne zmiany w strukturze organizacyjnej przyniosą oszczędności dla ośrodka, a nie przyniosą kłopotów dla pacjentów. Pan kolejny apeluje, czy my tak naprawdę chcemy marne grosze oszczędzać na pacjentach, likwidując laboratorium? Ja wiem, że najłatwiej jest sprzedać to, co mamy. My jesteśmy finansowani na podstawie umowy z NFZ. Rozliczamy się sami i z zysku, i ze straty rozliczamy się sami. Czyli jeżeli w zeszłym roku była strata, w tym roku musimy wypracować zysk, wypracować oszczędności, żeby pokryć tą stratę. Do tej pory jedyna dotacja, jaką pamiętam, to jest dotacja na remont schodów, która została rozliczona w ubiegłym roku, albo dwa lata temu, w 2012 roku. Jako taką dotację z Urzędu Gminy nie otrzymujemy i żadnych środków z Urzędu Gminy nie otrzymujemy. My się samofinansujemy z tej umowy, którą posiadamy z NFZ-em. I teraz dla nas każda oszczędność to jest oszczędność pozwalająca na pokrycie strat. My też, jak Państwo dbacie o budżet gminy, my musimy dbać o nasz budżet, żeby tej straty nie było. Bo jak się pojawi strata kilka lat z rzędu, to Państwo będziecie musieli głosować naszą likwidację całkowitą. I w tym momencie oszczędność na laboratorium jest dla nas znaczną oszczędnością. Mówienie o oszczędnościach musi mieć też jakieś ramy. A tutaj mówienie o oszczędnościach kosztem osób chorych i dobrażnych, które miałyby być narażone na jakieś niedogodności związane z przejeżdżaniem i tak dalej. Generalnie ocena działalności naszego publicznego ośrodka zdrowia, zarówno mieszkańców gminy Pieporzów, jak i mam opinię i zewnątrz, to jest porażająca. Także tam ten ośrodek wymaga gruntownych zmian, już nie ma co oszukiwać, więc to generalnie zgody generalnie na likwidację tego laboratorium nie będzie, a co do zmian, to będziemy to wszystko dokładnie się przypominać. No my liczymy z panem dyrektorem, że dyskusja ten temat na pewno się odbędzie, dlatego został złożony wniosek. Tylko że ja tutaj chciałabym sprostować. Pacjenci nigdzie się nie będą ruszać, nadal będą przychodzić do naszej przychodni. Pod warunkiem, że będą mieli wolę korzystania z tej przychodni, do której niestety nie możemy zmusić pacjentów. I tam padło pytanie, jak pan dyrektor może zachęcić te pozostałe osoby. Nie może. Nie możemy się reklamować jako POZ. Nie mamy takiej możliwości. My możemy jedynie dbać o to, aby kolejki u nas były mniejsze, aby będziemy dążyć do zatrudnienia większej liczby lekarzy, żeby funkcjonował ośrodek na tyle, żeby pacjenci chcieli do nas wracać. A wracają pacjenci. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej również przedstawiła informacje dotyczące działalności placówki. W swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze zadania instytucji, do których należą m.in. dożywianie dzieci, wypłata zasiłków stałych oraz dodatki mieszkaniowe. Następną formą pomocy jest szeroko zakrojona pomoc na dożywianie. Jest to pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Jest w bieżącym roku przyjęty nowy program na dożywianie. Obejmuje on lata 2017-2020. Z tej pomocy korzystają głównie dzieci, które uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów, ale również mogą korzystać osoby starsze, chore i niepełnosprawne. W ubiegłym roku posiłki w szkołach otrzymało 267 dzieci. Oraz udzieliliśmy również pomocy
jedna rodzina otrzyma tą formę pomocy. Program GEN pozwala na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia, poprawia poziom życia osób o niskich dochodach, a także stan zdrowia dzieci i młodzieży. Plan w ubiegłym roku wynosił 123 693 zł. Obecnie na ten cel mamy zaplanowane 100 000 zł. Podczas sesji zatwierdzono także sprawozdania finansowe Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury za rok 2013. Przyjęto również uchwałę wprowadzającą zmianę w statucie gminy, która dotyczyła Biblioteki Centrum Kultury. Ponadto zatwierdzono projekty uchwał dotyczących m.in. powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy czy wskazania lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Micigoździe. Komisja rewizyjna w skład, której weszli pan Borowski Andrzej, pan Budziłowski Ścisław, pan Gawron Michał, pani Wilczyńska, Dorota, pan Stachmarek. Komisja Biełna z Komisja do Spraw Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Społecznych w skład, której weszli pan Burmistrz Jan, pan Borowski Andrzej, pan Budziłowski Ścisław, pan Gawron Michał, pan Grosiecki Ścisław, pan Nowacki Sylwester i pan Wijasiewicz. Komisja do spraw rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki żywnościowej oraz handlu w skład, której weszli pan Kukulski, pan Barbara Tomusz, pan Jan Dariusz, pan Sobian Marek, pan Świecz Stanisław i pan Jerzy Milas. Komisja do spraw oświaty, kultury, zdrowia w skład, której weszli pani Drogosz Barbara, pan Grosiecki Ścisław, pan Jan Dariusz, pan Sarmiel Paweł, pani Kurczyńska, Dorota i pan Stanisław. Komisja do spraw samorządności, praworządności i ochrony przeciwpożarowej, w skład której weszli pan Nowacki Sylwester, pan Sobian Marek, pan Świecz Stanisław i pan Sarmiel Paweł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kolejny projekt uchwała mamy w sprawie wskazania miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych miejscowości Micichów i ulica Ogrodowa. Na podstawie artykułu 18 Rady Gminy Wygorzowa Ukraińca następuje paragraf pierwszy. Wskazuje się wstępną lokalizację nowych obustronnych przystanków komunikacyjnych miejscowości Micigust, ulica Ogrodowa, obręb Micigust, na wysokości domu 429 w ciągu drogi gminnej numer 00284 Micigust Julianów. Na podstawie artykułu 18 Rady Gminy uchwała co następuje paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody na 2014 rok o kwotę 193 692 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1, plan dochodów, paragraf 2, zwiększa się wydatki na 2014 rok o kwotę 193 692 zł. Podjęta została uchwała obejmująca zmiany w budżecie gminy oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy. Najważniejsze informacje przedstawiła skarbnik. Panie Burmistrzu, mam takie pytanie, czy te zmiany w budżecie oraz tej drugiej uchwale w WPF-ie pozwolą na dzień dzisiejszy już sporządzić ostateczny wniosek o pożyczkę i ewentualnie w jakim terminie by to poszło ten wniosek z tym programem naprawczym? Chodzi mi o tą kwestię już uzupełnioną, że tak przynajmniej na dzień dzisiejszy, żeby to było wiarygodne i poszło do ministerstwa. Jeżeli pójdzie, to ewentualnie w jakim terminie? Dziękuję. Aż tak na bieżąco nie siedzę w rachunkowości. To jest pytanie do pani skarbnik, jakby pani mogła odpowiedzieć na to pytanie. Nie dalej jak dzisiaj rano była rozmowa na ten temat, że w przyszłym tygodniu jakieś koło piąty, koło ósmego, dziewiątego będzie wszystko gotowe, zrobione i będzie i pan wójt pojedzie z uzupełnianiem czy z wnioskiem do ministerstwa. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty 14 głosami za i 1 wstrzymującym. Ostatnimi przyjętymi projektami uchwał były te odnoszące się do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli na stanowiskach kierowniczych oraz regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli, a także przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Ostatnim punktem obrad były zapytania i wolne wnioski.
tej rajsówce, na tej drodze, to coś pomożemy. Chociaż trochę na tej rajsówce. Już nie mówię te 70 metrów, to jest tak najgorzej, ale tam dalej też tak trzeba coś zrobić. No po świetnach majowych, czy od poniedziałku, praktycznie możemy ruszać z dostawami gruszywa na remonty bieżące dróg gminnych. Odnosząc się do zapytania pani Ireny na rajsówkę, tam panie wójcie, jak najbardziej ta droga jest nieodpowiedniona, tam zawsze są problemy, ale tam nie możemy skierować sprzętu, tylko gniazda, ponieważ tam w tej gruszce wąskiej między płotami występuje kilkanaście studni kanalizacji sanitarnej. Tam tylko może wjechać samochód i ewentualnie ręcznie pouzupełniać wyboje występujące na wierzchni drogi. Myślę, że bazując na tych wnioskach, które wpłynęły, mając wiedzę z okresu minionych, wiadomo, gdzie te drogi powinny być uzupełnione kruszywem. I dysponując dwoma samochodami, bo będzie dwóch przewoźników świadczyło usługi transportowe, mając na wynajmniej równiarkę, dzisiaj po rozmowie z panem wójtem jesteśmy zdania, żeby nie skakać z tym sprzętem, nie generować kosztów z uwagi na przewożenie równiarki, powinniśmy przyjąć obsługę sołectw, idąc po kolei. Zróbmy coś w końcu ze sprawą smrodu i nie bójmy się tego nazywać po imieniu, bo smród jest po prostu smród. My naprawdę na osiedlu Ogrodni już nie wytrzymujemy. Ja piszę wszędzie, gdzie tylko mogę, łącznie, no gdzie tylko mogę. I ostatnio otrzymałem odpowiedź z Warszawy, to też to jest lewą polewą ciągle. Dlatego mam serdeczną prośbę i apel do radnych, do władz gminy. W końcu pochylcie się nad opracowaniem ustawy, czy uchwały, czy jak to zwał, tak to zwał, która będzie określała zapach, nazwać to w imieniu smród. Żeby w końcu określić normy zapachowe w naszej gminie, będzie to niełatwe, zaznaczam. Nie będzie to proste. Będzie potrzeba kilku fachowców w tych branżach. Ale myślę, że i nasze stowarzyszenie, i pan wójt, i my wszyscy, a jest nas 15, będziemy się wszyscy starać, żeby takich ludzi znaleźć, żeby nam pomogli bezinteresownie. I my będziemy pierwsi chyba w województwie, czy w Polsce, gdzie opracujemy normę zapachową. Gdzie trucicielom nie będzie opędziło się nas truć. Po prostu nie truje. Tylko żeby się nie odpłacił. Jeżeli dzisiaj firma, biogazownia, jak nazywają to elektrociepłownia Wartos. Jeżeli oni dzisiaj zarabiają 200 tysięcy miesięcznie, no to przepraszam bardzo, ale na czym zarabiają? Zarabiają na tym, że w procesie są flaki, gnojowica i flaki. A w procesie będą być flaki, gnojowica i kiszonka z kukurydzy lub zastąpiona kiszonka z kukurydzy odpadami z tego supermarketu, warzywami, z innymi rzeczami, nie? Ale tego nie ma. Jest to sprawdzone. Starosta się przyznał w piśmie, że do dziś, i to samo otrzymałem z Warszawy, i ciągle jest kontrola. Pan Bartos do dziś nie udokumentował tego trzeciego składnika. A więc już wszystko stoi na nowej drodze, żeby to ustrojstwo zamknąć. Ale ja ciągle jestem stroną. Ciągle mówią, że stowarzyszenie nie jest stroną. Ciągle jestem popychany i ciągle nie widzę inicjatywy, naprawdę nie widzę inicjatywy władz gminy, żeby coś się w tej sprawie działo. Żeby gdzieś gmina atakowała, żeby to nazywała po imieniu. Drodzy Państwo, ja może odnośnie oświetlenia. Były montowane w tej chwili nowe włączniki, jak nie nazwać, zegary, prawda? Były też wyrażane szczegóły na tych drogach głównych, czyli wojewódzkie, niektóre powiatowe, co druga lampa. To się zadziało teraz dosyć szybko, ostatnio. I trudno było zapanować, no bo ja nie będę jeździł, jest jedna osoba w
urzędzie gminy, która jest odpowiedzialna za tą działkę świetną. Ale jak ma to wyglądać? I od 12, nie wiem, od 4 się chyba świeci to do świtu. Natomiast jest jakiś teraz okres czasu, żeby to wyrównać. Do końca maja ma być to wszystko zrobione. Nowy konserwator, który się teraz wyłoni. Mam nadzieję, że to zrobię, bo natomiast śmieci to przerabialiśmy to, jak tydzień temu od pani marszałek słyszałem, szkoda, że wyszła, bo ona jest w tym temacie. To chyba bym zakładu zupełnie na mnie, jak się tym zająć. No, ale nie ma odpowiedzialnej osoby. No, jest odpowiedzialna. No, pani marszałek jest kierownikiem. Na tym zakończyła się sesja Rady Gminy Piekoszów.